W styczniu 2002 roku anonimowy list dotarł do jednej z redakcji w Łodzi. Artykuł, który został opublikowany w wyniku tego listu, wstrząsnął całym krajem, ponieważ odkrył jedną z największych afer w historii Polski. Wyobraźmy sobie hipotetyczny scenariusz. Jesteś w Polsce na początku lat 90. ubiegłego wieku. Twoja babcia umiera, więc dzwonisz po karetkę. Załoga karetki próbuje uratować twoją babcię, ale mimo ich najlepszych starań nie udaje się. Ciało nie może pozostać w domu, więc doradzają ci, co zrobić dalej. Podchodzi ratownik medyczny i mówi: Wiesz co, jest dobra firma pogrzebowa, która cię nie oszuka jak wszyscy inni. Wiem, o czym mówię, zaufaj mi. Oto ich wizytówka. Zadzwoń do nich, a oni wszystko załatwią za ciebie. Jesteś najprawdopodobniej w szoku i jesteś bardzo wdzięczny za pomoc. Dzwonisz. Jednak nie wiesz, że właśnie zostałeś oszukany, i co do twojej babci. Załoga karetki nie próbowała jej uratować. Tak naprawdę ją zamordowali. Aby zrozumieć tę historię, trzeba trochę wiedzieć o zmianach systemowych w Polsce na początku lat 90. Wraz z upadkiem Związku Radzieckiego wiele krajów w regionie, w tym Polska, wprowadziło szereg reform prowadzących do przejścia od socjalizmu do kapitalizmu. Przejście było dynamiczne i ogólnie dobrze przyjęte, ale przyszło z ceną do zapłaty. Wielu przedsiębiorstwom, wcześniej państwowym, nagle groziło bankructwo. Podczas gdy niektóre miejsca radziły sobie lepiej niż inne, miasto Łódź z jego upadającym przemysłem włókienniczym było jednym z najtrudniejszych przypadków. Dostępne były różne formy finansowanej publicznie pomocy społecznej, ale pieniądze oferowane przez każdą z nich były dość małe. Istniało jednak jedno wyjątkowe rozwiązanie dotacja pogrzebowa. Podczas wczesnego okresu transformacji w Polsce przemysł pogrzebowy kwitł, ale miał też pewne wyzwania. Mimo, że w końcu każdy będzie potrzebował ich usług, to pozostaje pytanie, jak skutecznie dotrzeć do potencjalnych klientów? Jak reklamować usługi pogrzebowe, skoro to nie jest temat, o którym ludzie chętnie myślą? Najlepszym rozwiązaniem okazało się podejście proaktywne. Zamiast czekać, aż ktoś do nich przyjdzie, zakłady pogrzebowe same szukały ludzi, którzy potrzebują ich usług. Było to logiczne, aby dotrzeć do tych, którzy jako pierwsi dowiadują się o zgonach. Strażaków. Policjantów i przede wszystkim dyspozytorów medycznych i załóg karetek. Wkrótce zaczęła rozwijać się ogromna sieć połączeń. Kiedy załoga karetki przyjeżdżała na miejsce zgonu, ratownik medyczny dyskretnie przekazywał rodzinie żałobnej wizytówkę z nazwą Zakładu Pogrzebowego. Od tego momentu wystarczył tylko jeden telefon i Zakład Pogrzebowy zajmował się wszystkimi niezbędnymi formalnościami i pobierał dotację pogrzebową w imieniu rodziny. W zamian za te polecenia dyspozytorzy i załogi karetek otrzymywali małe prezenty od zakładów pogrzebowych jako wyraz wdzięczności. Mogły to być alkohol lub nawet telewizor. Nie powinno dziwić, że konkurencja między zakładami pogrzebowymi zaczęła rosnąć. W końcu nie trzeba było wiele wiedzieć, aby założyć taki biznes, ponieważ łatwo można było zdobyć większość informacji potrzebnych do prowadzenia takiej działalności i prowadzić ją na kredyt. Zachęceni perspektywą łatwego, a jednocześnie bardzo dochodowego biznesu, coraz więcej zakładów pogrzebowych otwierało swoje drzwi. Jak można sobie wyobrazić, w takiej sytuacji rzeczy zaczęły wymykać się spod kontroli. Konkurujące ze sobą zakłady pogrzebowe ciągle próbowały przebić jedna drugą. Informacje o zmarłych szybko zdobyły nazwę w branży. Nazywano je skórami. W ciągu kilku kolejnych lat ceny skór rosły. Doszło do momentu, w którym udana zmiana mogła przynieść komuś dwa razy większe wynagrodzenie niż jego miesięczne zarobki tylko za skierowanie zmarłych do określonych domów pogrzebowych, mimo że pieniądze musiały być dzielone między dyspozytora i załogę karetki, kierowcę, lekarza i ratownika medycznego. Teraz należy zauważyć, że podczas gdy to wszystko się działo, miasto zmagało się z masową biedą i wysokim bezrobociem. W takich okolicznościach łatwo sobie wyobrazić, że takie dodatkowe pieniądze były desperacko potrzebne. Co powodowało zanik pewnych granic moralnych. Później jeden z ratowników medycznych przyznał się, że każdy w końcu wziął pieniądze. Skóry były jedynym tematem dyskusji między dyspozytorami a załogami karetek. Wkrótce stało się jasne, że nie było wystarczającej liczby naturalnych zgonów w mieście. Osoby zaangażowane w biznes szybko zdały sobie sprawę, że jest tylko jeden sposób na zaspokojenie potrzeb tego rozwijającego się rynku. Według doniesień zaczęło się od dyspozytorów medycznych. Jednym z głównych winowajców był człowiek o nazwisku Schroeder, który opracował diaboliczny plan zwiększenia liczby skór. Kiedy wpłynęło zgłoszenie o nagłym wypadku, dyspozytor medyczny zamiast wysyłać najbliższą dostępną karetkę, wysyłał taką, która miała jego przyjaciół wśród osób znających ten biznes. Jeśli wybrana karetka była daleko od miejsca nagłego wypadku, bardzo prawdopodobne było, że osoba potrzebująca pomocy byłaby już martwa do czasu przyjazdu karetki. W tym momencie Załoga karetki musiała tylko przekazać wizytówkę i zarobić pieniądze. Jeśli karetka była blisko miejsca nagłego wypadku, załoga robiła wszystko co możliwe, aby opóźnić swój przyjazd i robiła przerwy na kawę lub jedzenie po drodze. Niektórzy musieli czekać 45 minut lub dłużej na przyjazd karetki. Jeśli okazało się, że osoba jest nadal żywa w momencie przyjazdu karetki, była zabierana do środka i odjeżdżała. Karetka jeździła ulicami w kółko. Lub po prostu zatrzymywała się i czekała aż pacjent umrze. Następnie karetka wracała do domu pacjenta z paramedykami, twierdząc, że pacjent zmarł w drodze do szpitala, a następnie przekazywali wizytówkę zakładu pogrzebowego. Później, aby przyspieszyć ten proces i upewnić się, że ich ulubione domy pogrzebowe zostaną powiadomione, załogi karetek oferowały zadzwonienie do domów pogrzebowych w imieniu rodzin. Czasami nawet nie informowali krewnych o tym, że dzwonią. Po prostu to robili. I ci, którzy byli odpowiedzialni za ratowanie życia, znaleźli się w sytuacji, w której pozwolenie ludziom umierać stało się znacznie bardziej opłacalne niż utrzymywanie ich przy życiu. Wkrótce do interesu zaczęły wkraczać domy pogrzebowe. Istnieje co najmniej jeden udokumentowany przypadek, w którym ludzie z domu pogrzebowego przybyli pod adres przed przyjazdem karetki, nawet gdy nikt z rodziny nie dzwonił do nich. Istnieją również liczne przypadki. Gdy dzwoniono do domu pogrzebowego przed śmiercią pacjenta, jeden właściciel domu pogrzebowego później przyznał się, że karetki zabierały pacjentów prosto do kostnicy zamiast do szpitala. Kiedy pacjent leżał umierający na noszach, lekarz spokojnie wypełniał jego świadectwo zgonu i przekazywał je zakładowi pogrzebowemu. Naturalnie nie wszyscy pracownicy służb ratunkowych byli zadowoleni z tego, co się działo. Wiele anonimowych listów zostało wysłanych do dyrektora służb ratunkowych w Łodzi. Był to lekarz Lewandowski, ale nigdy nie podjął on stanowczych działań. Kiedy artykuł gazety został ostatecznie opublikowany, środowisko medyczne zaprzeczyło istnieniu tych praktyk. W wyniku długich procesów sądowych władze lokalne, bogaci właściciele domów pogrzebowych i środowisko medyczne podejmowały poważne wysiłki, aby zdyskredytować dziennikarzy, którzy opublikowali artykuł. Pomimo oburzenia wywołanego tym artykułem, sprawa była powoli zamiatana pod dywan. Uwaga publiczna stopniowo odwróciła się od sprawy i powoli zaczęła zanikać z kolektywnej świadomości. Mimo to trwały dalsze dochodzenia, a policja w końcu miała szczęście. Jeden z ostatnich mężczyzn, którzy byli badani, był byłym ratownikiem medycznym, a nazywał się Andrzej Nowocień lub, jak lepiej był znany wśród swoich kolegów, dr Ebrantil. Ebrantil to lek obniżający ciśnienie krwi. Kiedy został przesłuchany, ku zaskoczeniu wszystkich, dr Ebrantil zaczął mówić. W zamian za obietnicę uznania go za kluczowego świadka w sprawie, co skutkowałoby znacznie łagodniejszym wyrokiem, dr Ebrantil zgodził się ujawnić policji okropne szczegóły praktyk, których on i inni członkowie załogi karetek używali do zwiększenia liczby skórek. Ujawnił, że od wczesnych lat 90. do wczesnych lat 2000. jego załoga karetki nie wychodziła, aby pomagać potrzebującym, po prostu wychodzili, aby zbierać skóry. Jedną z ich głównych praktyk było wstrzykiwanie pacjentom bardzo wysokich dawek różnych silnych leków, czasami o sprzecznych działaniach. Używano szerokiej gamy substancji, w tym ebrantil i pawulon. Pawulon to lek podawany pacjentom podczas operacji, powoduje paraliż mięśni i uniemożliwia samodzielne oddychanie. Ma on minimalne, praktyczne zastosowanie w karetce pogotowia i nigdy nie powinien być przewożony na pokładzie. I jako ciekawostkę dodamy, że do 2009 roku Pawulon był jednym ze składników śmiertelnej iniekcji, stosowanej w Stanach Zjednoczonych, do wykonywania egzekucji. Śledztwo wykazało, że przez 3 lata kilka załóg karetek użyło 843 fiolki Pawulonu. Dr. Ebrantil przyznał się, że nie pamięta nawet, ile osób zabił Pawulonem. Twierdził tylko, że zabił ich o wiele więcej niż miał włosów na głowie. Przyznał również, że wybierali głównie osoby starsze, osoby w wieku 80 lat lub starsze, często żyjące same, głównie kobiety których stan był ciężki, ale stabilny. Czasami, zwłaszcza podczas intensywnych zmian, nie kładziono ich nawet na nosze i podawano im zastrzyki w domu pacjenta. Jednym z powodów stosowania tych konkretnych leków było to, że były one praktycznie niemożliwe do wykrycia. Z brakiem konkretnych dowodów było niemal niemożliwe udowodnić, kto był zamieszany w zabójstwa, kto podawał leki, co dokładnie podawano i w jakich dawkach. Po prostu było to niemożliwe do ustalenia. Dlatego tylko cztery osoby zostały skazane, mimo że oczywiście było zaangażowanych wiele więcej osób. Nikt z branży pogrzebowej nie został skazany. Wydaje się, że polskie władze zrobiły wszystko, co w ich mocy, aby zamknąć tę sprawę i sprawić, że zniknie. Nie mogli sobie pozwolić na sytuację, w której ludzie baliby się dzwonić po karetkę. W tej sprawie jest znacznie więcej do opowiedzenia. To właściwie królicza Nora, i gdybym opowiadał o wszystkim, ten film miałby kilka godzin długości. Chcę jednak zostawić Cię z jednym z najbardziej upiornych momentów z procesu, szczegółowym opisem dokonanym przez doktora Ebrantila tego, co dzieje się z pacjentem po podaniu Pawulonu. Mówi on, że po podaniu Pawulonu, początkowo po około 30 sekundach, występowała sztywność kończyn górnych i dolnych pacjenta, następnie ogólny niepokój i próby wstawania z noszy. Próbują krzyczeć, skarżąc się na poważne trudności z oddychaniem. Ten krzyk o pomoc skutecznie zamieniał się w ryk. Jednakże dość szybko pacjent przestawał wydawać jakiekolwiek dźwięki i jego ciało stawało się zwiotczałe. Wydawało się, że stracił przytomność, ponieważ już się nie poruszał i nie reagował. Z mojego doświadczenia wiem, że po podaniu pawulonu pacjent traci zdolność do oddychania przy zachowaniu własnego krążenia krwi. Kiedy istniała możliwość obserwacji śladu EKG na monitorze, można było zauważyć, że po podaniu pawulonu pacjenci mieli normalny ślad wskazujący normalny rytm serca. Po zaprzestaniu oddychania, ta przerwa w aktywności serca występowała po dość długim okresie trwającym nie mniej niż 15 minut i często dłużej. Aby nie marnować czasu do faktycznego zakończenia aktywności serca pacjenta, odłączano elektrody od pacjenta, tworząc fałszywą linię na monitorze i drukując ją. W ten sposób, na podstawie fałszywego pseudośladu aktywności serca, lekarz ogłaszał zgon pacjenta, chociaż pacjent jeszcze nie umarł, a jego serce nadal biło. To właśnie sprawa łowców skór z łodzi, przerażająca prawdziwa historia, o której wielu ludzi nie wie. Tak więc to dość niepokojące, co może się zdarzyć, gdy zabijanie ludzi staje się bardziej opłacalne, niż ich ratowanie. W każdym razie, dziękujemy za oglądanie.